Siema mordy, witam w kanciku na moim kanale z serii Dragon Day. I co? Mam nadzieję, że stawicie tutaj łapkę w górę. O, Garu! A co ty tutaj robisz? Lol? Siema, oglądam sobie film zombiaka i zostawiam łapkę, tak jak wy powinniście. No właśnie, Garu zostawił łapkę, a wy? Na co czekacie, mordy? Siema mordy, z tej strony Jacek, witam w kanciku na moim kanale. Bodajże jest to 8 odcinek z serii Dragon Day. Dzisiaj będzie jakaś tam wbita z rzucakami do gildii z Baconem. Więc jeśli chcecie, żebym wam rozdał Bacona, to musicie dobić tutaj 200 łapek w górę. Tak, 200 łapek. Jesteście w stanie dobić 200 łapek, bo jeszcze tydzień temu dobijaliście ponad tyle łapek. Więc zostawcie tutaj łapkę w górę, komentarz, suba się nie subujecie, no i dzwoneczek. Ale ja już wam nie przeszkadzam i zapraszam do oglądania. Piona! Dobra, mordy, jestem tutaj przy gilli kolejnej. Jest to ZPVP, kurcze. I patrzcie to, oni tutaj mają Bacona, więc spróbuję się bić rzucakami, tylko 16 Baconów. Mam nadzieję, że oni gdzieś tego Bacona nie mają, nie wiem, tam na 30. Patrzcie, nie mają tego Bacona dosyć wysoko, więc myślę, że uda mi się tam wbić, co nie? Ale zaczynam czymś starszy, kurczę, rzucaków. Jak nie, to spróbuję zaraz pójść po jakieś inne rzucaki. O, fuck, ale to... A nie, w sumie spoko nawet poszło. Dobra. Więc spróbuję iść po jakieś inne rzucaki, patrzcie, tam brakuje. Tam niewiele brakuje, nie? Więc... Mam nadzieję, że po prostu się uda tam wbić tymi rzucakami. Zmarnowałem niestety kilka rzucaków na jakieś tam wbite bezsensowne. Ej, patrzcie to! I to jest Bacon! Tak blisko! Co? Ej, mam nadzieję, że wypadnie. Ja pierdolę, proszę, że ten Bacon wypadł. Uwaga, uwaga! Bacon, Bacon, Bacon! Skra! Dobra, niech wypadnie, niech wypadnie. Dobra, ale emocje, ale emocje. Co? Nie wypadł! Nie, dlaczego? Baconie! No nie, dlaczego? Ej, ale patrzcie, jest efekt został. Ty, może on się zbugował jakoś ten Bacon. Nie, no efekt się zbugował, ale Bacona nie ma. Ja pierdzielę. Ej, czekajcie, może relognę? Czekajcie, zaraz relognę, więc widzimy się po relognięciu, kurczę. Ale patrzcie, no wbijam się tutaj tymi rzucakami. Nie ma tego Bacona, chyba że rozwalę jeszcze raz tutaj. Czekajcie, rozwalę jeszcze raz to. I co? No, nie ma Bacona. No nie. O, taka zarąbista. No i patrzcie, już padło, stręcz. Rip. Ajajaj. O, jest jeszcze Pero, nie trafi. Ja, dlaczego mi ten Bacon nie mógł wypaść, no? Kurde, pieczono, no ale dobra. Chociaż zabrałem przynajmniej Bacona. Więc jest git. Jest git. Mordy. Zostawcie łapkę za to, że się wbiłem właśnie taki gil z Baconem. Mordy, patrzcie, mam tutaj w ogóle 28 premium case'ów, bo w ogóle wchodzę sobie na sklep Dragona. I kurczę, patrzę, że tutaj 28 premium case'ów w cenie 14, więc jakaś tam mikołajkowa cena, więc sobie otworzymy te premium case'y, więc dobra. Co mi tu dropnie? Kobelixy, spoko. O, Strange 2. TNT, dobra, dobra, spoko. Co mi tu robi? O, perły. Ile stręży mi dropi? Ja pierdziele, dobra, elegancko, bo stręże potrzebuję. Perły. Co mi tu dropło ciekawego? Oj, wrzućmy to do skrzynki szybko. Zaraz podsumujemy, co mi dropło. Dobra, powrzucamy to szybko do... O, emblok emeraldu, dobra, dobra, spoko, mi się podoba. Dobra, elegancko, powrzucamy to wszystko do skrzynki. Tety, pyk, pyk, jeszcze mi zostało 12. Więc jest git. Ile mam stręży? 4 dopiero, dobra. Znaczy 4, albo aż 4. Co mi tu jeszcze dropło? Nic na razie. Dobra, gicik, wrzucajmy tutaj. Dobra, pyk. Emeraldy dropią, będzie spoko. I 32 TNT jeszcze na kampanię. Dobra, jeszcze mi dropło 6 kobliksów, więc zaraz sobie to pootwieramy. Dobra, myśl... O, jeszcze 10 kilo. W dziesiątki nie miałem, więc mi się przyda. Okej, okay, jeszcze otworzę te kobliksy. I zaraz podsumujemy. Co mi to dropło? Aj, myślałem, że już rzucane TNT, a to nie jest rzucane. Dobra. Więc z 28 premium case'ów mi dropło naprawdę mnóstwo pereł, bo miałem dwa staki pereł miałem, o. Czyli mi dropnął około stak pereł. Szkoda, że mi nie dropnął żaden Bacon, bo bym z chęcią rozdał. Jakieś sand farmery. TNT dropło. Stak bloków, no prawie dwa staki bloków emeraldów. 6 taków TNT. I 4 potki stręża. Z tego jestem chyba najbardziej zadowolony, że mam 4 potki stręża, naprawdę, więc jest spoko. No i tak jakieś sety, więc... No, chciałem wam po prostu to pokazać na odcinku, jak sobie to otwieram premium case'y, więc no. Elo. Cześć, jestem Zmiaczek, witam was tutaj już przy gilli, wysyłam. No i widzicie, oni mają tutaj Bacona, ale nie wiem, gdzie oni go mają. I patrzcie, oni tutaj mają stołniarkę, więc sobie wrzucimy to TNT, pyk. Ej, co się stało z tym TNT? What?
Halo? Co się dzieje z tym TNT? Dlaczego to tak dziwnie wybuchło? O! Dobra, teraz wybuchło w porządku. Więc co, dobra, robimy wjazd do nich na dół. Dzieje trochę taka inna wbita, bo rzuca kami, ale myślę, że wyjdzie całkiem spoko. Dobra, gdzie to jest lepiej? Tam jest jakaś woda. Ej, patrzcie, typek w ogóle! Nie polizał! Fuck! Ale lipa, dobra, będzie klepa, będzie klepa. Dobra, ja tam rzucam, rzucaka szybko. Dobra. O, fuck, spada na dół. I dobra, schodzimy, schodzimy na dół. Typek nie może kablować, ale gicik, dobra. Spoko, to jest jakiś spadzik, patrzcie to. Dobra. O nie. Patrzcie to. Co to się, to jest woda, nie? Polizał, polizał, polizał. Nie polizał. Ja. Jakim cudem on nie polizał? Kurde, pieczone. Mam nadzieję, że sobie nie dobrał koksów, nie? Bo jak dobrał sobie koksy, to trochę lipa. Co ten typek robi? On sobie chyba seta zmienia, czy nie? Nie wiem, czy on sobie seta zmienił, czy co? Ale dobra. On idzie od koksa przed nami, więc mam przewagę nad nim. Zaraz mu koks spadnie, więc może pójdzie, może pójdzie. Dobra, już mu koks chyba padł. Dobra, polisz, polisz, polisz. Nice, spadł, dobrze. Zarobiście, padł typek, nie? Ja pierdziele. Patrzcie to, bania w ogóle na ile hitów. Lul. Ej, ale patrzcie to. Ej, nie mam jak tam do niego w ogóle bić, nie? Czy to się da rzucić? Ej, nie da się rzucić, ale lipa. Kurde. Chyba moje plany pójdą na nic, nie? No, chyba na nic pójdą moje plany. Więc dobra, ale jest chociaż kill, więc jest git. I patrzcie, on tam w ogóle jeszcze raz, patrzcie, on tam w ogóle jeszcze raz jest. Lecę tam. Dobra, zbugowałem się w klocku. Gdzie jest ta perła? Ale dobra. Gdzieś mnie tepnie ta perła chyba. No, on tu zakoblował. Ale jest kill, więc jest git, więc widzimy się jeszcze na następnej akcji. Elo. Dobra, jestem też przy gildii Polo. Patrzcie w ogóle, ile ona ma tutaj bojek, ale dzisiaj właśnie nie będziemy się wbijali tutaj przez od dołku do patrzcie w ogóle jak mają postać. Wszędzie mają bojki, nie? Sprawdzałem. Dzisiaj właśnie będziemy się wbijali rzucakami, więc coś innego. Gdzie mam te rzucaki? Tutaj mam 21 rzucaków. Zmarnowałem 3 staki bloków emeraldów, żeby właśnie kupić te rzucaki, co nie? Dobra, to wykosztowałem się ostro. Gdzie oni mają tu wite? Czekajcie. Tu mają jakieś zejście, tak? O, tu jest jakieś zejście. Tu jest jakieś zejście, więc rzucajmy. Chciałbym pozdrowić jeszcze na początku odcinku Sebe, Gildię Plan, pozdrawiam, pozdrawiam Gildię Plan, bo prosiwie właśnie, żebym ich pozdrawił, więc pozdrawiam Gildię Plan. Dobra, tu mają jakieś zejście już, więc już 3 rzutaki niestety zmarnowane. Dobra. Czekajcie, co tu jest? Tu jest jakieś pomieszczenie, ale chyba tutaj nie. Oj, spadłem. Ej, rzut. Atak możliwy, aha. Czyli nie mogę ich podbić, tak? Atak możliwy. Czemu tak dopiero pójść na atak? Czy oni mają jakąś ochronkę? No to wygląda moją ochronkę, co to jest? Tu nic nie ma, to jest jakiś spadzik. Tam jest jakaś woda, tak? Tam jest woda. Tu też jest woda, a tu? Wszędzie mają wodę, kurde. O, tu nie ma tego. Tu nie ma na dole stoniarki, tak? Bo tam są stoniarki na dole, dobra. Czyli właśnie szukać takich miejsc, gdzie będzie najmniej rzucany jak TNT, zużywanie się. Okej. Okay. Jestem tutaj, unik na dole i co? Kurde, no. Ej, no nie gadajcie, że się wbiłem. Bez kito. A, myślę, że to są te. Fabiana. Co tu mam ciekawego? Tu nic nie ma. Emeraldy to wezmę. Kurczę, ej, myślałem, że będą mieli coś ciekawego, no. Że oni mają tyle bojek, że to jest szok. Bez kitu. Ale bez sensu, nie? Tyle bojek mają, a itemy takie sobie kiepskie. Coś tutaj mają? Nie, tu tutaj chyba nic nie ma. Więc dobra, pierwsza gildia na odcinku przebita, więc jest git. Gdzie właśnie sobie będę przebił takie gildie różne, ale... zniszczyłem mi teraz stoniarek, tak naprawdę zmarnowałem rzucone TNT, no kurczę, myślę, że będą mieli coś lepszego, nie? Podsądząc po ich górze, Kubo, idę, no ale dobra, trudno. Widzimy się jeszcze przy następnej gildii, elo mordy.